Bałtyk jest naszym zaniedbanym morzem. Kilkaset lat niepohamowanej eksploatacji tego akwenu odcisnęło na nim wyraźne piętno. Jeśli dziś Bałtyk ma przetrwać, musimy mu pomóc. Ponad 80% Polaków wyjeżdżających na urlop nad morze wybiera polskie wybrzeże. Kochamy słońce, plaże, kąpiele, ale Bałtyku właściwie nie znamy. Nasz kontakt z nim jest płytki. Mało kto wie, że dodatkowe 10% terytorium kraju to powierzchnia wód morskich, dna, zasobów żywych, które tutaj się znajdują. To największe dodatkowe polskie województwo. Morze Bałtyckie jest wyjątkowe w świecie. Wyróżnia się tym, że ma niewielkie połączenie z oceanem. Jest młode, płytkie, słabo zasolone i bardzo wrażliwe na zmiany. Odświeżające wpływy słonych i natlenionych wód z Morza Północnego dokonują się przez cieśniny duńskie mniej więcej raz na 30 lat. Jest to bardzo ważny proces, istotnie wpływający na stan Bałtyku. Morze Bałtyckie jest akwenem niezwykłym, wyjątkowym. Jest przede wszystkim morzem bardzo młodym. Powstało zaledwie parę tysięcy lat temu, a jego ekosystem ugruntował się gdzieś około 3-3,5 tysiąca lat temu. To jest mgnienie oka w skali ewolucji. W Morzu Bałtyckim dzisiaj żyją gatunki morskie i żyją gatunki słodkowodne. Gdyż Morze Bałtyckie jest najsłodszym morzem świata, jednocześnie największym na świecie zbiornikiem wód słonawych. Morze Bałtyckie to morze prawie zamknięte. Wymiana wód z Morzem Północnym jest niezwykle rzadka. Ostatnia była 20 parę lat temu i to powoduje, że Morze Bałtyckie stało się do pewnego stopnia zastoiskiem tego, co wlało się rzekami. Bo rzeki mają decydujący wpływ na stan jakości wód w Bałtyku. Nasze morze specyfiką przypomina wielkie słonawe jezioro, stąd jego wyjątkowa wrażliwość na zanieczyszczenia. Trujemy akwen, który nie ma szans na samoistne odrodzenie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to głównie nasz kraj odpowiada za zatrucie Bałtyku. Blisko 50% populacji zamieszkałej w zlewisku morza to przecież Polacy. Wody Odry i Wisły niosą ścieki komunalne, fabryczne zanieczyszczenia oraz nawozy z pól prosto do Bałtyku. W ten sposób niszczymy bezpowrotnie wrażliwy ekosystem tego wyjątkowego morza. Niszczenie siedlisk szczególnie widać na Półwyspie Helskim. Powstawały tu często nielegalne pola biwakowe. Giną bezpowrotnie przybrzeżne ekosystemy. Miejsca rozrodu ryb, siedliska ptaków i unikalna słonolubna flora. Nie tylko pogoń za pieniędzmi z turystyki pustoszy dziś krajobraz Półwyspu Helskiego. Nieprzemyślane działania na rzecz umacniania tego niezwykłego zakątka mogą być równie szkodliwe. Na Helu od wielu lat toczą się prace związane z umocnieniem brzegu morskiego. To czysto inżynierskie podejście do natury niszczy półwysep. Ogromne żelbetowe umocnienia niezbędne są przy portach lub niektórych morskich miejscowościach. Ale jaki jest cel układania ich w pobliżu piaszczystych plaż? Tego typu ingerencje rujnują przybrzeżne siedliska ryb, miejsca ich rozrodu i schronienia na rybku. Żelbetowe zasieki szpecą nadmorski krajobraz, wprowadzając obce, kamieniste podłoże, charakterystyczne dla skandynawskich brzegów. Dzięki temu sztucznie stworzone warunki przyrodnicze sprzyjają rozwojowi obcych gatunków roślin i zwierząt. Wyjątkowość polskiego wybrzeża i morza ginie wraz z jego fauną i florą. Proces niekorzystnych zmian szczególnie widać w wodach Zatoki Puckiej. Zniknęły szlachetne gatunki ryb, takie jak szczupak, sieja, certa, a nawet płotka. Aż 95% ryby w strefie przybrzeżnej stanowi ciernik. Ta mała rybka została zwycięzcą na torze przeszkód, który w ekosystemie Zatoki tworzył i tworzy człowiek. Rosnąca populacja ciernika i wymieranie innych gatunków ryb w Zatoce Puckiej to straszliwa zapowiedź głębszych zmian dotyczących całego polskiego wybrzeża. Obserwując to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, widać, kto wygrywa ten ekologiczny wielobój o przeżycie. Absolutnym wygranym jest ciernik. Mała ryba, 8-9 cm. Zasoby jej w strefie przybrzeżnej do 1 metra głębokości obejmują 95% składu całej ich fauny, a jest to przecież strefa, gdzie powinien żyć narybek, ryb, które chcielibyśmy łowić, szczupaka, certy, okonia, płoci. Tych ryb tam nie ma, tam dominuje ciernik.
Drugim zwycięzcą są glony nitkowate, brunatnice. Ich jest bardzo dużo. Często przeszkadzają turystom w odpoczywaniu na plaży, zagniewając na tym brzegu. W ich miejscu powinien leżeć morszczyn. Ten podwodny dąb, którego krzaczki 20-30 cm rosły przez 20-30 lat, żeby zapewnić schronienie narybkowi, miejsce składania ikry, nie ma dzisiaj ani jednego krzaka morszczynu pod wodą. Morszczyn w Polsce pozostał wyłącznie na kartach podręczników biologii do szkół średnich. W związku z bezmyślną eksploatacją Bałtyku pojawiają się również istotne zagrożenia społeczne i gospodarcze. Sami rybacy, mając na celu szybki zarobek, działają niekiedy wbrew własnym interesom. A przecież jeśli nie będzie ryb, nie będzie rybołówstwa. Przykładem takiego działania bez uwzględnienia w nim dłuższej perspektywy może być nadmierny połów dorszy. Ryby te wyławiane są w tak dużych ilościach, że zagraża to utrzymaniu ich populacji. Rybacy tłumaczą swoją rabunkową gospodarkę tym, że dorsza jest w brud i nie ma powodów do ograniczeń połowów. Dlatego też nie raportują dużej części swoich morskich plonów, wprowadzając tym w błąd naukowców i planistów. Cała dokumentacja dotycząca połowów dorsza na Bałtyku to jest jeden wielki fałsz. Fałsz Komisji Bałtyckiej. Jeżeli prawdą byłoby, bo my to oczywiście będziemy z wiadomych powodów podważać, tą metodologię, że 300% przekroczyliśmy za pół roku, niecałe pół roku. To w takim razie, gdyby przyjąć tą filozofię i tą metodę, to za rok byśmy przekroczyli 600%, tak? Skoro tak mała flota, jak tutaj widzicie, to jest flota ekologiczna, to nie jest flota, to jest mała flota. Jeżeli ta flota jest w stanie zrobić to w ciągu roku sześciokrotnie przekroczyć, teoretycznie rozważając, to w takim razie, co robi ochrona dorsza w ogóle na Bałtyku? I czy to czasem nie polscy rybacy mają rację, mówiąc, że kwoty połowowe to fikcja? Ekolodzy mają odmienne zdanie. Uważają, że połowy trzeba mocno ograniczać, aby zachować stan populacji i szanse dla rybołówstwa bałtyckiego w przyszłości. Uważamy za karygodne to, że rybacy w całej Unii przeławiają notorycznie kwoty połowowe przyznane im przez Komisję Europejską. Oczywiście doprowadzi to do bardzo szybkiej zagłady gatunków. Mam tutaj na myśli głównie dorsza, który jest w tym momencie gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dlatego też zwracamy uwagę na tę sprawę, dokumentujemy to, co dzieje się na Bałtyku i postulujemy do krajów członkowskich o zwiększenie form ochrony tego gatunku. Dzięki licznym kampaniom informującym społeczeństwo o zagrożeniach płynących z nadmiernej eksploatacji morza, poglądy ekologów i rybaków mocno się do siebie zbliżyły. Dziś obie strony zgadzają się, że trzeba mocniej kontrolować i ograniczać połowy ryb na pasze na Bałtyku. My jesteśmy jak najbardziej ludźmi, którzy powinni wołać o ochronę i wołamy o nią, ale ochronę rzetelną. Powiem nawet więcej, że mam bardziej tytuł do wołania o ochronę, ponieważ jest to nasze życie, a organizacje ekologiczne robią to z powodów jakichś ideologicznych czy przekonań pewnych, co jest również oczywiście cenne. Natomiast jednych i drugich powinna cechować ta sama kwestia, no żądanie prawdziwych badań. Zanieczyszczenia i nadmierne połowy to nie jedyne zagrożenie dla Bałtyku i polskiego wybrzeża. Najtrudniejszym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej jest tak zwany efekt cieplarniany. Cały świat, także nasze morze, zmieni się z powodu ocieplenia klimatu. Naukowcy szacują, że wzrost poziomu morza z powodu ocieplenia w najbliższych dziesięcioleciach spowoduje zalanie około 2000 km2 polskiego wybrzeża. Według najnowszych odkryć, jeszcze w tym wieku polska linia brzegowa ulegnie poważnym zmianom. Przypuszcza się, że zostaną podtopione Gdańska Starówka, Szczecin i Świnoujście, a Półwysep Helski, odcięty od lądu, stanie się wyspą. Nieodwracalne zmiany dotkną cały ekosystem Bałtyku. Zniszczeniu może ulec wyspa Wolin i Zalew Szczeciński. Szacuje się, że bezpośrednie straty na skutek podniesienia się wody o 1 metr w 2100 roku mogą wynieść w Polsce około 30 miliardów dolarów. Ocieplenie klimatu może być problemem, ale trzeba się do tego przygotować. Będą ci, którzy na tym wygrają, będą ci zapewne na tym, którzy przegrają. Sądzę, że człowiek ze swoją wiedzą, nową technologią poradzi sobie. Nie poradzi sobie przyroda. Nie poradzi się sobie na przykład foka obrączkowana, która musi mieć lód i śnieg do tego, żeby mieć potomstwo i je wychować. No niestety pieniędzy na badania biologiczne tego, co będzie za 100 lat, nie ma.
Natomiast pojawiają się pieniądze zupełnie niepotrzebne na teoretycznie umacnianie brzegu przed morzem. Brzeg istniał zawsze, styk wody z morzem zawsze, tak długo jak istniała ziemia i zawsze morze i ląd sobie radziły. Radziły w pewnej równowadze dynamicznej. Morze musi rozmywać brzeg i morze ten brzeg tworzy. Bałtyk jest w Polsce. Wszyscy winniśmy mu zainteresowania. Z tym zgadzają się organizacje ekologiczne, naukowcy, rybacy i przedstawiciele władz, partnerzy przygotowujący społeczny program Planu dla Bałtyku. Praca ekologów polega na uświadomieniu rządowi i samorządom skali zagrożeń i konieczności podjęcia wielorakich działań na rzecz ochrony Bałtyku. Działania te to nie tylko budowa oczyszczalni ścieków, dbanie o czystość plaż i przestrzeganie limitów połowowych. To również propagowanie idei ochrony morza wśród społeczeństwa. Bo przecież wszyscy, odkręcając kran, codziennie łączymy się z Bałtykiem. Zanieczyszczenia trzeba ograniczać. Trzeba zadbać o zdrowy morski ekosystem, który poradzi sobie z rozkładem zanieczyszczeń biologicznych. To są najważniejsze cele planu dla Bałtyku. Ważnym elementem ochrony Bałtyku jest ochrona rzek. Nie zapominajmy, że większość zanieczyszczeń spływa do morza z miejsc odległych o setki kilometrów. Trują nie tylko miasta, trują również wsie. Aby zminimalizować ilość zanieczyszczeń płynących z gospodarstw rolnych, stworzono rolnicze programy rolno-środowiskowe. Programy te pozwalają rolnikowi uzyskać dodatkowe płatności, jeśli przy strumieniach, potokach i rowach melioracyjnych utworzy 2- lub 5-metrowe pasy strefy buforowej, które przejmą spływające z pól nawozy i pestycydy. Ważna jest również systematyczna realizacja budowy oczyszczalni ścieków w całym kraju. Takie działania wynikają z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Obecnie znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany. Jest to jeden z największych projektów, które są realizowane w ramach dużego projektu poprawy jakości wody w Szczecinie. Sama inwestycja obejmuje wybudowanie od podstaw biologiczno-mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, do której będą dopływały ścieki z całego lewobrzeża Szczecina. Tych ścieków tutaj ma dopływać dobowo 66 tysięcy metrów sześciennych. Jest to praktycznie zaspokojenie potrzeb całego lewobrzeża, jeśli chodzi o miasto. Kontrakt opiewa na kwotę 44 milionów euro, 66% finansuje Unia Europejska, 34% kosztów ponosi inwestor, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Jakie działania proponuje Plan dla Bałtyku? Pierwszym zadaniem powinna być ochrona neutralności ekosystemów morskich, wydm, plaż, brzegów i miejsc tarła ryb. Bez siedlisk wyginą nam bałtyckie gatunki roślin i zwierząt. Czysta woda to drugi krok w kierunku ochrony Bałtyku. Wreszcie zrównoważona gospodarka zasobami morza jest podstawą do zachowania ekosystemów i trwałego funkcjonowania rybołówstwa. Polega ona na dostosowaniu eksploatacji zasobów żywych do zdolności ich odbudowania przez ekosystem. Tak jak w innych ekosystemach lądowych, od stanu populacji drapieżnika, najważniejszego w ekosystemie, zależy stan populacji innych organizmów. W tym przypadku, w przypadku Bałtyku, jest to szprot i śledź, czyli główny pokarm dorszy. I dlatego wielkość odłowów dorsza w Morzu Bałtyckim ma kluczowe znaczenie dla stanu jego ekosystemów. Bałtyk to nie tylko siedlisko ryb. Żyją tu również zagrożone wyginięciem ssaki. Ważnym elementem zrównoważonej gospodarki zasobami Bałtyku jest ochrona ginących gatunków. Przecież chcemy zostawić przyszłym pokoleniom widok morświna, bałtyckiego delfina. Dziś jest on na skraju wyginięcia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechnie widywany u naszych brzegów morświn, dziś jest niemal nieznanym gatunkiem, nawet wśród rybaków. W 1996 roku zasoby żyjących w Bałtyku morświnów oszacowano na około 600 sztuk. W Polsce od 1950 roku zarejestrowano nieco ponad 100 udokumentowanych spotkań z morświnem. Prawie 1/4 z nich znaleziono na brzegu. Ponad 70% zginęło w sieciach, a tylko co dziesiątego zaobserwowano żywego. Istnieje stworzony zgodnie z wymogami konwencji bońskiej plan odtworzenia bałtyckich zasobów morświna. Powstaje także w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000 krajowy plan zarządzania i ochrony tego gatunku.
Od 30 lat placówką, która prowadzi kompleksowe badania nad tym gatunkiem w polskich wodach Bałtyku, jest Helska Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego. Żeby pomóc morświnom, to właściwie możemy zrobić jedno, czyli próbować ograniczyć w maksymalny sposób ten szkodliwy wpływ naszej działalności. To można robić bardzo różnymi sposobami. Można próbować modyfikować samo rybołówstwo na przykład, żeby stało się bardziej przyjazne dla morświnów, żeby umożliwiało morświnom omijanie sieci lub uwalnianie się z nich, jeśli się w taką sieć dostaną. To może być ograniczanie właśnie wpływu hałasu na środowisko przybrzeżne. Można to robić poprzez ustanawianie pewnych sanktuariów, czyli małych obszarów ochronnych, żeby podzielić się z morświnami właśnie tą strefą przybrzeżną. Czyli tam, gdzie jeździmy na szybkich skuterach, jeździmy, ale zostawmy kawałek obok wody właśnie dla morświnów, żeby one tam się czuły bezpieczne, żeby mogły sobie znaleźć pożywienie i żeby mogły obok nas żyć. Nie tylko morświnowi grozi wyginięcie. Jeszcze 100 lat temu na obecnych polskich plażach Bałtyku mieszkały i mnożyły się foki. Sytuacja uległa zmianie w XX wieku, kiedy to wielkość populacji fok katastrofalnie się pogorszyła. Dziś stacja morska prowadzi program przywrócenia ich naszemu wybrzeżu. Są pierwsze sukcesy. Stacja morska w Uniwersytecie Gdańskiego w Helu prowadzi od kilku już lat program odtworzenia foki szarej na południowym Bałtyku. Wypuszczamy cały przychówek, który tutaj przychodzi na świat. Wypuściliśmy do tej pory 13 fok szarych i jedna z nich od 3 lat mieszka na polskim wybrzeżu. I właściwie najtrudniejsza robota teraz dla nas to jest właśnie to kształcenie świadomości człowieka, właśnie informowanie o tym, że to jest zwierzę, które jest u siebie, że ma do tego jak największe prawo i właściwie tylko i wyłącznie każdy z nas warunkuje to, czy będzie chciało zostać u nas, czy nie i czy będziemy mogli oglądać gdzieś stada fok szarych na naszym wybrzeżu, czy nie. Nad Bałtyk corocznie ściągają miliony turystów. To właśnie turystyka jest główną gospodarczą gałęzią nadmorskich miejscowości. Jednak jeśli będzie się ona rozwijać tak jak do tej pory, czyli bez szacunku do natury, szybko może przestać przynosić profity. Bo czy znajdzie się turysta, który chciałby spędzić urlop nad brudnym morzem na zadeptanej i zatłoczonej plaży? Aby skutecznie chronić Bałtyk, a wraz z nim miejsca pracy w turystyce, ważne jest odpowiednie dostosowanie oferty turystycznej do pojemności miejscowości nadmorskich oraz plaż. Samorządy wraz z lokalnym biznesem powinny wydłużać sezon turystyczny, aby wszyscy goście nie zjeżdżali w ciągu 2 miesięcy, tworząc wyłącznie tłok i hałdy śmieci. Nie wszyscy turyści są miłośnikami kąpieli słonecznych. Tym, którzy chcieliby przyjechać poza oficjalnym sezonem, trzeba stworzyć dodatkowe atrakcje. Jedną z takich atrakcji może być wyjątkowa regionalna kuchnia. Rozpoczęliśmy właśnie promocję naszego hotelu, też między innymi poprzez podawanie polskich potraw i nasi goście bardzo chętnie i z apetytem zjadają posiłki, szczególnie piątkowe, w które to dni organizujemy tak zwane uczty rybne, inaczej mówiąc bufety rybne, gdzie serwujemy 15 dań, średnio 15 dań z ryb Morza Bałtyckiego. Bałtyk nie jest wyłącznie polskim morzem. Z jego akwenu korzysta 9 europejskich państw. Dlatego ochrona Morza Bałtyckiego jest sprawą międzynarodową. Musimy uczyć się wzajemnie dobrych praktyk w tej dziedzinie. And so we have to work together to solve these problems in the Baltic. But at the same time, implementation has to Musimy pracować wspólnie, żeby rozwiązywać problemy dotyczące Bałtyku. Równocześnie powinniśmy zainicjować dyskusję narodową i lokalną, ale niewystarczająca jest tylko współpraca międzynarodowa. Konieczne są działania lokalne. Once you've agreed on something to do your national work and for the governments to carry through on the promises. Powinniśmy także upewniać się, że politycy wywiązują się z deklarowanych obietnic. Ensuring that politicians really follow through on their promises. Na pewno współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony Bałtyku jest istotnym elementem zachowania go dla przyszłych pokoleń. Ale równie ważne jest to, co my sami zrobimy dla naszego morza. Każdy z nas może coś zrobić dla Bałtyku. Pamiętajmy o tym, aby zostawić morze naszym dzieciom, naszym wnukom
w lepszym stanie niż je zastaliśmy. Dziś Bałtyk balansuje na krawędzi katastrofy. Aby mu pomóc, powinniśmy w pierwszym rzędzie uświadomić ludziom, jak wiele od nich samych zależy. Jeśli morze ma przetrwać dla następnych pokoleń, trzeba uczyć ekologii od dziecka. Ten cały system naczyń połączonych, czyli od źródeł w górach, gdzieś tam na nizinie i do Bałtyku, jest ze sobą połączony. I to należy mówić każdemu. No ale trzeba zacząć od szkół. Nie zapominajmy, że polskie wody terytorialne są częścią naszego kraju. Kampania, którą rozpoczęliśmy na rzecz ochrony morza, zainspirowała Fundację Nasza Ziemia do zorganizowania 18 sierpnia pierwszego międzynarodowego sprzątania Bałtyku. Każdy z nas może pomóc posprzątać Morze Bałtyckie. W tym roku po raz pierwszy 18 sierpnia zorganizowaliśmy międzynarodowe sprzątanie Bałtyku. Zaprosiliśmy wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem. A to tylko tak, żeby ludziom przypomnieć, że my zaśmiecamy to piękne morze, ten bardzo delikatny ekosystem. Oczywiście takie akcje będziemy kontynuować co roku. Bałtyk jest bezbronny wobec presji gatunku ludzkiego. Wspólnie musimy zadbać o czystość tego unikatowego morza. Aby uzyskać wymierne skutki w zakresie ochrony akwenu, powstała kampania Bałtyk jest w Polsce, która buduje partnerstwo dla naszego morza oraz przygotowuje społeczny plan dla Bałtyku. To pierwsze kroki, aby pamiętać o naszym wyjątkowym morzu przez cały rok. Aby pamiętać o tym, że odkręcając kran, codziennie łączymy się z Bałtykiem. Wiemy, że nasze działania w Polsce powinny spotkać się z podobnym odzewem w pozostałych państwach nadbałtyckich. Mamy już wiele wspólnych, ciekawych i cennych inicjatyw, jak Konwencja Helsińska o ochronie Morza Bałtyckiego. Najwyższy czas na zrobienie wspólnej kampanii Bałtyk jest w Europie.